Podobno klimat zmienia się w długich cyklach. Już wcześniej, gdy nie było człowieka na Ziemi, były okresy bardzo ciepłe. Zmiany klimatu są więc niezależne od działania człowieka. Człowiek zakłóca równowagę klimatyczną, choćby powodując zwiększoną emisję dwutlenku węgla, znacznie większą niż ta naturalna. Rocznie ze źródeł naturalnych, takich jak wybuchy wulkanów, trafia do atmosfery 0,3 miliarda ton dwutlenku węgla. Emisje związane z działalnością człowieka to rocznie 30 miliardów ton, to o 100 razy więcej.